We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Poland. Dzień dobry Państwu. Witamy w Polsce. Witamy w Katowicach. Witamy na ceremonii otwarcia 16. dorocznego szczytu cyfrowego ONZ IGF 2021. To właśnie tutaj toczyć się będzie międzynarodowa dyskusja na temat rozwoju internetu. Nazywam się Agata Konarska, jestem dziennikarką telewizyjną i mam ogromny zaszczyt powitać Państwa na tym niezwykle ważnym międzynarodowym wydarzeniu. Jest to chyba najważniejsze tego rodzaju wydarzenie roku. Witam serdecznie wszystkich zebranych tutaj w gościnnych wnętrzach Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Katowicach. Witam podsekretarza generalnego ONZ, pana Liu Zhenmina. Zapraszam do zajęcia miejsca. Witamy serdecznie. Pan premier Rzeczpospolitej Polski, Mateusz Morawiecki. Głos podczas tej ceremonii zabierze także pan Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, a także prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Witamy wszystkich, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu online, bo przecież będziemy mówić o cyfrowym świecie. Spotykamy się na szczycie cyfrowym, którego hasłem jest zjednoczony internet. Internet dostępny, zjednoczony i przyjazny dla wszystkich. Internet, który łączy wszystkich użytkowników i tworzy jedną społeczność. W czasie pandemii COVID-19 internet okazał się niezwykle przydatny, pomógł nam organizować nasze życie, a także stał się ważniejszy niż wydawało nam się to możliwe jeszcze kilka miesięcy wcześniej. To potwierdza, jak bardzo istotną częścią naszego życia stał się internet. Szanowni Państwo, wszyscy żyjemy teraz w cyfrowym świecie. To fakt. Po raz pierwszy w historii spotykamy się tutaj na szczycie cyfrowym ONZ w Katowice, w Polsce. To ogromny zaszczyt, że możemy jako Polacy organizować ten ważny szczyt. Mamy nadzieję i jesteśmy przekonani, że będzie to platforma wymiany doświadczeń i zdań na temat przyszłości internetu, że będzie to miejsce, w którym każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię. Przed nami 5 dni pełnych wydarzeń, wykładów, warsztatów i debat na temat cyfrowego świata. Będziemy mówić o ustawodawstwie, będziemy mówić o dostępnych obecnie technologiach, a także o technologiach przyszłości, w tym o technologiach kwantowych. Usłyszymy głosy ekspertów z całego świata, usłyszymy głosy ministrów cyfryzacji, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki. Oni wszyscy właśnie uczestniczą w IGF 2021. Będziemy też omawiać kwestie horyzontalne, na przykład takie, które dotyczą dostępu do internetu. Pamiętajmy, że w tej chwili jeszcze połowa ludzkości świata nie ma stabilnego dostępu do internetu. Podczas szczytu cyfrowego ONZ w 2021 roku będziemy świadkami ważnych decyzji dotyczących przyszłości internetu. Te decyzje będą wpływać na to, w jaki sposób korzystamy z internetu. W
ciągu 2 lat, od 2019 roku, 782 miliony nowych użytkowników zaczęło korzystać z internetu, a zatem to prawie dwukrotnie więcej niż liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Globalna pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji i cyfryzacja dotyka praktycznie wszystkich obszarów naszego życia. Widzimy także, że to młodzi użytkownicy internetu odgrywają niezwykle ważną rolę w jego rozwoju, bo pamiętajmy, że przyszłość należy do młodych ludzi. Dlatego niezwykle ważnym elementem tej edycji jest szczyt młodych organizowany w ramach IGF. Jest to szczyt, w którym może uczestniczyć wszyscy, każdy, także dzięki hybrydowej formule tego wydarzenia. A zatem, szanowni państwo, warto być tu z nami. A teraz czas oficjalnie zaczynać. Jako pierwszy zabierze głos pan Liu Zhenmin, podsekretarz generalny do spraw społecznych, którego niniejszym zapraszam na scenę. Zapraszam do wygłoszenia krótkich uwag wstępnych przed wypowiedzią sekretarza generalnego ONZ. Your Excellency, Mr. Duda, President Borent, Your Excellency, Mr. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Prezydencie Miasta Katowic, Szanowni Goście, w imieniu Sekretarza Generalnego ONZ, Tonio Guterresa, oficjalnie witam wszystkich Państwa na ceremonii otwarcia cyfrowego szczytu ONZ w Katowicach. Niestety, ze względu na inne zobowiązania, pan sekretarz generalny nie może być z nami osobiście tu dzisiaj w Katowicach, ale będziemy mieli okazję usłyszeć kilka słów, które skierował do nas. Pandemia COVID-19 uwypukliła zmieniającą życie siłę internetu. Technologia cyfrowa ratowała życie, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci. Jednak pandemia zwiększyła również przepaść cyfrową i podkreśliła ciemne strony technologii. Błyskawiczne rozprzestrzenianie się dezinformacji, manipulowanie zachowaniem ludzi i nie tylko. Możemy stawić czoła tym wyzwaniom jedynie wspólnie, poprzez wzmocnioną współpracę, poprzez ustanowienie jasnych zasad ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, odzyskując kontrolę nad naszymi danymi, zwalczając dezinformację i mowę nienawiści, a także poprzez podłączenie wszystkich do internetu do 2030 roku. Europejski Szczyt Cyfrowy ma do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu dyskusji na ten temat. Wizja otwartej, wolnej i bezpiecznej cyfrowej przyszłości leży u podstaw mojej mapy drogowej na rzecz współpracy cyfrowej. W moim ostatnim raporcie na temat naszej wspólnej agendy cyfrowej zaproponowałem inicjatywę Global Digital Commons, globalne porozumienie cyfrowe, która ma na celu zbliżenie rządów sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu wsparcia tej wizji. Mam nadzieję, że to forum nada impet i pobudzi postęp. Zachęcam Państwa do odważnego działania i życzę udanych obrad. Thank you, Mr. Secretary General. Dear participants. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Szanowni Państwo, chcę bardzo serdecznie podziękować rządowi Rzeczypospolitej Polskiej. Serdeczne podziękowania składam na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, którego głos za chwilę usłyszymy. Bardzo serdecznie również dziękuję za udział premiera Mateusza Morawieckiego w tej ceremonii otwarcia. Internet zjednoczony to motto tego szczytu cyfrowego ONZ. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie. Pandemia wpłynęła na to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób wchodzimy w interakcje ze sobą. I uwypukliła to, że osoby niepodłączone do internetu pozostają w tyle za tymi zmianami. Szczyt cyfrowy ONZ chce
przyczynić się do kształtowania nowej, cyfrowej przyszłości świata w trakcie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale z pewnością, jeżeli będziemy działać wspólnie, możemy odnieść sukces. Dlatego, szanowni uczestnicy, proszę dołączyć do naszego hybrydowego spotkania, tutaj stacjonarnie, bądź online. Już zarejestrowało się 8 tysięcy uczestników, którzy reprezentują agendy rządowe, organizacje międzynarodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również instytuty badawcze, uczelnie i społeczność techniczną. Wszyscy uczestnicy będą angażować się w dyskusję w trakcie ponad 200 różnych sesji, które będą toczyły się podczas forum. Będą one dotyczyły dostępu do internetu, będą dotyczyły rozwoju społecznego, rozwoju gospodarczego, zapewnienia poszanowania praw człowieka, wzajemnego zaufania i współpracy, a także pojawiających się nowych regulacji. Wierzę, że dojdzie do bardzo owocnych wymian doświadczeń, które pozwolą nam wspólnie ukształtować naszą cyfrową przyszłość. Chcemy dotrzeć do tych osób, które mogą wprowadzać bardzo konkretne zmiany, które mogą wywierać wpływ. Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje w pełni zobowiązana do pracy na rzecz tworzenia lepszego środowiska internetowego. Mam nadzieję, że będą Państwo częścią tego procesu, który toczy się tutaj w Katowicach podczas 16. szczytu cyfrowego ONZ. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Był to pan Liu Zhenmin, podsekretarz generalny do spraw społeczno-gospodarczych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy, że jest pan tutaj z nami w Katowicach. Szanowni Państwo, a w tej chwili chciałabym udzielić głosu panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Andrzej Duda przekaże nam swój głos w formie filmu wideo. Szanowni goście, drodzy uczestnicy 16. szczytu cyfrowego Narodów Zjednoczonych. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę Państwa przywitać podczas 16. edycji szczytu IGF w tym pięknym, dynamicznie rozwijającym się mieście, jakim są Katowice. Niestety nie mogę do Państwa dołączyć dzisiaj, ale z ogromną satysfakcją witam Państwa, witam przedstawicieli prestiżowej społeczności organizacji związanych z cyfryzacją. Chcę Państwu przekazać moje najlepsze życzenia. Z uwagi na kryzys związany z pandemią COVID-19 dostrzegamy w tej chwili to, jak istotna jest przestrzeń cyfrowa. Bądźmy szczerzy, bez internetu nie bylibyśmy w stanie spotkać się tutaj podczas tego wydarzenia tak licznie. To prawda, że wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, ale jednocześnie żyjemy również w czasach ogromnych wyzwań, które wpływają na nasze życie. To dlatego wszyscy potrzebujemy takiego środowiska, które może być bezpieczne, neutralne, które bazuje na wzajemnym zaufaniu. I tylko od nas, od globalnej społeczności zależy to, jak ukształtujemy tę przestrzeń. Transformacja cyfrowa jest konieczna dla globalnego dobrostanu, ale w dalszym ciągu musimy odpowiedzieć sobie na bardzo istotne pytania, takie jak w jaki sposób cyfryzacja zmienia nasze życie, jak możemy najlepiej skorzystać z cyfryzacji na skalę globalną, jaka jest nasza wizja przyszłej edukacji, czy możemy w pełni zaufać nowym pojawiającym się technologiom, jak w najlepszy sposób wykorzystać ich potencjał, jak chronić prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej. Na te pytania musimy znaleźć odpowiedź wspólnie, nie na poziomie pojedynczego państwa, pojedynczego regionu czy jednej grupy interesariuszy. To, czego naprawdę potrzebujemy, to wspólny wysiłek. W przeciwnym razie nie odniesiemy sukcesu. Drodzy uczestnicy szczytu cyfrowego ONZ,
Bardzo się cieszę, że dzisiaj Polska stoi w samym centrum debaty na temat tych istotnych problemów. Niektórzy z Państwa odbyli bardzo długą podróż, aby przyjechać tutaj, do Europy Centralnej, do regionu, który cechuje wyjątkowa energia, do regionu, który jest domem bardzo ambitnych narodów, jak również bardzo pracowitych, utalentowanych, twórczych mieszkańców. Mam nadzieję, że Państwo docenią wyjątkowe walory tego regionu. Cieszę się również, że widzę tak znakomitą odpowiedź ze strony młodego pokolenia użytkowników internetu. Wasz głos jest wyjątkowo ważny i będzie przedmiotem debat toczących się tutaj w Katowicach w trakcie kolejnych dni. Przyszłość leży w waszych rękach i ta debata również. A mówiąc o przyszłości, chciałbym skorzystać również z tego, aby wspomnieć, że w tym roku obchodzimy stuletną rocznicę urodzin Lema, wyjątkowego futurologa, polskiego pisarza, który powiedział kiedyś: wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Czy internet rzeczywiście nie ma granic? A jeśli tak, to czy możemy te granice rozszerzyć poza granice naszych przyzwyczajeń? Czy globalna sieć stanowi tę ostatnią granicę? Jestem pewien, że te pytania będą stanowiły część toczącej się tutaj debaty, zwłaszcza że głównym mottem tegorocznego szczytu IGF w Polsce jest hasło Zjednoczony Internet. Wolny, otwarty i bez podziałów. Chcę życzyć Państwu bardzo owocnej, intelektualnej pracy, owocnych, pełnych pasji dyskusji, jak również dochodzenia do odważnych wniosków. Mam nadzieję, że Państwa debata poskutkuje ukształtowaniem internetu jako przestrzeni bezpiecznej, inkluzywnej, opartej na wzajemnym zaufaniu. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia. Był to prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Andrzej Duda. Szanowni Państwo, premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, jest tutaj z nami. Panie i panowie, drogi panie zastępco sekretarza generalnego do spraw zarządzania globalnym internetem, wszyscy szanowni ministrowie, parlamentarzyści, drodzy goście. Od dawna świat wirtualny i świat realny zaczęły się splatać ze sobą, najpierw w literaturze, najpierw science fiction, potem coraz bardziej w życiu realnym, aż wreszcie dzisiaj obserwujemy połączenie tych dwóch światów w ramach naszego życia codziennego, w ramach spraw związanych z gospodarką, z życiem gospodarczym, mediami społecznościowymi czy administracją publiczną, samorządową i po prostu kontaktami międzyludzkimi. Stajemy się zatem dzisiaj członkami jednej wielkiej globalnej społeczności internetowej, która może być przyczyną znakomitego rozwoju w przyszłości, a jednocześnie może stanowić pewnego rodzaju pułapkę i zagrożenie. Trochę jak znany od dawna nóż, którym można kroić chleb, a jednocześnie można uczynić krzywdę. Internet jest właśnie takim narzędziem, tylko o wiele, wiele bardziej wpływającym na życie wszystkich ludzi jednocześnie na całym świecie. Internet jest wspaniałą obietnicą dotyczącą życia w przyszłości, życia ludzi ze sobą połączonych, coraz lepszą siecią, coraz bardziej wydajną siecią. I jednocześnie doświadczamy tego w wielu dziedzinach naszego życia, jak chociażby w służbie zdrowia. Spotykając się dzisiaj tutaj z Państwem
rok po zaplanowanej wcześniej dacie, rok po odwołanym wcześniej forum, wiemy doskonale, jak wielką siłę ma pandemia. Ale to jednocześnie wdrożone rozwiązania internetowe, elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zwolnienia uratowały wiele istnień ludzkich, choćby w Polsce, gdzie na czas te rozwiązania wdrożyliśmy. To są te dobre strony internetu. Ale jednocześnie doświadczamy bardzo wielu ataków hakerskich, coraz większych ataków ze strony różnych państw, gdzie internet jest używany jako broń. I dlatego mało jest ważniejszych spraw jak ta, aby dzisiaj na forum Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych, wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem. Jeśli nie płacisz za produkt, to produktem jesteś ty. Myślę, że ta fraza dobrze oddaje kondycję jednostki w dobie mediów społecznościowych, w dobie internetu. Jeśli nie płacisz za produkt, to produktem jesteś ty. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wielką bronią jest internet i jak konieczne jest dzisiaj wypracowanie pod kierunkiem Narodów Zjednoczonych, specjalnie do tego powołanych organizacji i jednostek, odpowiednich zarządzeń i odpowiedniego systemu zarządczego. I to jest wyzwanie na miarę XXI wieku. Wyzwanie, któremu możemy sprostać tylko wspólnie. Tak jak kiedy 100 lat temu pojawiły się pierwsze monopole, już z okładem 100 lat, i państwa narodowe poradziły sobie z tym, przynajmniej w dużym stopniu, poprzez powołanie odpowiednich instytucji antymonopolowych. Tak dziś stoimy u progu wyzwań globalnych. Poradzić sobie musimy z monopolami globalnymi, a w odniesieniu do dyskusji o internecie musimy wypracować globalne rozwiązania w temacie internetu. To jedno z największych wyzwań ludzkości. To jedno z największych wyzwań stojących przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ale tak jak została ona powołana po II wojnie światowej, aby uczynić świat lepszym, aby dbać o pokój, o stabilność, o rozwój w XX wieku. Tak sądzę, że dziś również Organizacja Narodów Zjednoczonych podoła tym wyzwaniom XXI wieku. A jednym z nich, jednym z tych największych wyzwań jest właśnie wypracowanie najlepszych praktyk, modelu i obowiązków dla wszystkich państw na świecie w zarządzaniu tym wspaniałym narzędziem, które rodzi jednak dla ludzi wiele ryzyk, tworzy wiele nowych ryzyk. Jestem jednak przekonany, że ta konferencja tutaj w Katowicach, w Polsce, przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań, a jednocześnie przyczyni się do wdrożenia tych rozwiązań we wszystkich państwach całego świata. Dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję panu zastępcy sekretarza generalnego, który jest tutaj dzisiaj z nami, i wszystkim państwu uczestnikom życzę owocnych obrad i życzę wypracowania jak najwięcej konkretnych rozwiązań dla dobra całej ludzkości. Dziękuję bardzo. Thank you very much, the Prime Minister of the Republic of Poland. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Dziękujemy za to wystąpienie. A teraz chciałabym powiedzieć, że kancelaria premiera jest również współorganizatorem tego szczytu IGF. Jesteśmy w Katowicach, a zatem chciałabym teraz udzielić głosu prezydentowi miasta Katowice. Pan Marcin Krupa w tej chwili wystąpi przed nami. Szanowni państwo, drodzy goście,
Kilkanaście lat temu nasze miasto postawiło pierwszy krok w kierunku swojej przemiany. Skupiliśmy wówczas uwagę na innowacyjności, kreatywności, również, a może i przede wszystkim swoich mieszkańców, bez których ta transformacja nie mogłaby się dokonać. Był to impuls, dzięki któremu Katowice stały się jednocześnie ośrodkiem nowoczesnych technologii, miastem wielkich wydarzeń i centrum spotkań biznesowych. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym Państwa gościmy, jest jednym z najlepszych efektów tej przemiany. Mam wielki zaszczyt przywitać Państwa na Światowym Forum Zarządzania Internetem. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia. Jestem ogromnie dumny, że to kolejne wydarzenie pod egidą ONZ w Katowicach. Zaczęło się bowiem w 2018 roku szczytem klimatycznym COP24. Teraz spotykamy się na IGF, a już w przyszłym roku będziemy gościć uczestników Światowego Forum Miejskiego WUF11. To pokazuje, jak ważnym ośrodkiem na mapie świata stały się Katowice. Nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie Państwa zaprosić do wspólnej dyskusji na temat przyszłości internetu. Niech to spotkanie będzie owocnym miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem. Witam Państwa w Katowicach. Mr. Marcin Krupa, City Mayor of Katowice. Pan Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice. Jest to miasto, które stoi w samym centrum globalnej debaty na temat rozwoju internetu. Szanowni Państwo, a teraz nadszedł czas na wystąpienia otwierające przedstawicieli różnych grup interesariuszy. Wiem, że jest z nami online pani Dorin Bogdan-Martin, szefowa Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dla niektórych może dobry wieczór. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę uczestniczyć w tej ceremonii otwarcia 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ. W tej chwili reprezentuję sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego Hulin Zhao, który nie mógł do nas dzisiaj dołączyć. Tegoroczne spotkanie w Katowicach ma szczególne znaczenie dla mnie z uwagi na moje polskie korzenie. Jest to również bardzo szczególne spotkanie dla Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego z uwagi na to, że świętujemy jednocześnie setną rocznicę członkowstwa Polski w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym. Tegoroczna edycja IGF stawia przed nami bardzo poważne wyzwania. Chcemy, żeby internet był jedną zjednoczoną wspólnotą. Zjednoczony internet to coś znacznie więcej niż tylko motto szczytu cyfrowego. Zjednoczony internet to wezwanie do działania. Chodzi nam o to, żebyśmy mogli wspólnie zwiększać globalną łączność. Nowe dane, które zostały opublikowane w minionym tygodniu, pokazują, że bardzo przyspieszył wzrost liczby użytkowników internetu podczas pandemii, ale ciągle jeszcze 37% światowej populacji, czyli 2,9 miliarda ludzi, to osoby, które nie mogą prowadzić swojej działalności online, które nie mają w ogóle dostępu do internetu. Grudzień szybko mija, zbliżamy się do końca roku. Wierzę, że ten rok może być rokiem naprawdę krytycznym, jeśli chodzi o nasze wysiłki podejmowane w celu poradzenia sobie z wykluczeniem cyfrowym. W styczniu Międzynarodowa Społeczność Narodów Zjednoczonych spotka się w Katarze podczas konferencji, która tam się będzie odbywać. Będą w tej konferencji uczestniczyć również przedstawiciele Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
i będziemy mówić o tym, czego nauczyliśmy się podczas pandemii COVID-19. Dla Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ta lekcja, którą odebraliśmy podczas pandemii COVID-19, wiąże się z koniecznością dalszych działań w kierunku zwiększania globalnej łączności. Wiąże się również z takim wnioskiem, że bycie częścią społeczności internetowej to nie coś, co możemy brać za pewnik. Chcemy tworzyć środowisko cyfrowe, które jest bezpieczne, które jest dostępne. Szanowni Państwo, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny od lat wspiera szczyt cyfrowy Organizacji Narodów Zjednoczonych i z niecierpliwością oczekujemy na wnioski płynące z debat podczas tegorocznej edycji szczytu cyfrowego, jak również czekamy na wnioski płynące z raportu przedstawionego przez sekretarza generalnego ONZ. Mam nadzieję, że wielu z Państwa przyłączy się do zbliżającego się forum organizowanego przez nasz związek i chcę Państwu w tej chwili życzyć udanych rozmów podczas IGF 2021. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się ukształtować zrównoważoną przyszłość przestrzeni cyfrowej, która nie będzie wykluczała nikogo. Bardzo dziękujemy pani Doreen Bogdan-Martin. A teraz wystąpi przed nami pan Ralf Mupita, prezes oraz dyrektor generalny grupy MTN. Pan Ralf Mupita jest z nami online. Zapraszamy do zabrania głosu. Dziękuję. Witam wszystkich. Łączę się z Państwem z Johannesburga, z RPA. Chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia i życzyć owocnych obrad na temat internetu oraz swobód użytkowników internetu. Pragnę zacząć od kilku słów na temat naszej roli, roli MTN Group. Chciałbym odnieść się do tego, w jaki sposób przyczyniamy się do zwiększania dostępności internetu na świecie. W Afryce jesteśmy obecni w około 18 krajach. Współpracujemy także z rynkami na Bliskim Wschodzie. Prowadzimy działalność na bardzo szeroką skalę i zapewniamy naszym użytkownikom dostęp do internetu. Warto wspomnieć, że istnieje wiele rynków, na których nie wszyscy jeszcze mają dostęp do internetu. A przecież internet może wydatnie przyczynić się do przekształcania społeczeństw. W tej chwili widzimy, że na niektórych rynkach nawet użytkownicy telefonów komórkowych i smartfonów często nie mają dostępu do internetu. Jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa, to zauważyliśmy, że miała ona przemożny wpływ na życie ludzkie. Ten wpływ zauważaliśmy już w marcu zeszłego roku i zauważyliśmy znaczące różnice pomiędzy tymi osobami, które miały dostęp do internetu oraz tymi, którego dostępu nie miały. I tak naprawdę te osoby, które miały do internetu dostęp, mogły żyć praktycznie tak jak dawniej. Mogły korzystać z zakupów przez internet, utrzymywać kontakty towarzyskie przez internet. Ich dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych, ponieważ miały do dyspozycji narzędzia potrzebne do edukacji. Niestety, w innych krajach tak nie było. Są pewne kraje, w których dzieci od marca zeszłego roku nie chodzą do szkoły, ponieważ nie mają dostępu do narzędzi cyfrowych.
A zatem można powiedzieć, że jest to jakieś w pewnym sensie stracone pokolenie w niektórych krajach. Dzieci nie mogą korzystać z usług edukacyjnych i widzimy tę przepaść pomiędzy młodymi ludźmi z tych dwóch grup krajów. Zauważyliśmy, że na wielu rynkach znacząco wzrosło natężenie ruchu w internecie. W niektórych krajach był to wzrost na poziomie 170% w porównaniu do tego samego okresu dwa lata wcześniej, co pokazuje, że ludzie coraz szerzej korzystają z internetu. Widzimy to także w Afryce, na naszych rynkach, na tych rynkach, na których jesteśmy obecni. Nasza strategia zakłada rozwój infrastruktury internetu szerokopasmowego w ciągu kolejnych 2 do 3 lat, tak aby na rynkach, na których jesteśmy obecni, nawet 90% użytkowników miało dostęp co najmniej do technologii 3G. Uważamy, że jest to niezwykle potrzebne i że należy dążyć do tego, aby wszystkim zapewnić dostęp do internetu, bo przecież jest to jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, który powinniśmy osiągnąć do 2030 roku. Chcemy przyspieszyć ten proces i chcemy współpracować z różnymi podmiotami, które mogą przyczynić się do przyspieszenia tego procesu. Chcemy wykorzystywać nowoczesne, alternatywne technologie, tak aby zapewnić dostęp do internetu także tym, którzy tego dostępu jak na razie nie mają. Uważamy, że powszechny dostęp do internetu powinien być traktowany w kategoriach podstawowych praw człowieka. Jest to ważna kwestia, która wymaga współpracy sektora prywatnego i sektora publicznego. Uważamy, że internet powinien być otwarty, powinien zapewniać swobodny przepływ informacji, ale chcemy także dbać o bezpieczeństwo w internecie. To są dla nas te 3 podstawowe elementy, które musimy zapewnić wszystkim użytkownikom. Chcemy zwrócić się także do organizacji takich jak ITU, a także do innych organizacji międzynarodowych o to, aby wspierały te dążenia operatorów takich jak nasza firma. Chcemy działać zgodnie z istniejącym prawem w konkretnych krajach. Chcemy także zapewnić ludziom możliwość dostępu do usług zdrowotnych i edukacyjnych przez internet. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego różnych krajów, szczególnie natomiast krajów afrykańskich, w których w dużej mierze postęp uzależniony jest właśnie od dostępu do narzędzi cyfrowych. Chciałbym przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę owocnych obrad i mam nadzieję, że wydarzenia takie jak szczyt IGF będą się sukcesem odbywać także w dalszej przyszłości. Bardzo dziękujemy za te interesujące uwagi. A teraz mam ogromną przyjemność zaprosić na scenę panią Kosiławi Anę Akpawu-Kamasę. Jest ona z nami tutaj w Katowicach. Witamy. Oddaję pani głos. Bardzo dziękuję, pani moderator. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To dla mnie ogromna przyjemność móc być dzisiaj z państwem. Nazywam się Anna Kosiławi Akpawu-Kamasa. Jestem studentką w Togo. Reprezentuję społeczność ludzi młodych, zrzeszonych wokół szczytu cyfrowego ONZ. Bardzo żywo interesuję się kwestiami związanymi z zarządzaniem internetem. Bardzo dziękuję za to, że mogę zwrócić się dziś do Państwa. Ale pamiętam,
że gdzieś tam za mną stoją miliony ludzi młodych, którzy nie mają tej możliwości, aby zwracać się do państwa bezpośrednio, tak jak ja dzisiaj. Wszyscy bardzo wiele nauczyliśmy się podczas pandemii i jedną z takich lekcji, którą wyciągnęliśmy z tego kryzysu, jest to, że dostęp do internetu stał się prawem człowieka, stał się kwestią społeczną. Brak dostępu do internetu przekłada się między innymi na niemożliwość dostępu do edukacji. Pragnę, aby rządy poszczególnych państw, a także organizacje takie jak ONZ zapewniły możliwość współpracy w celu realizowania celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie celu 17. Jako przedstawicielka młodzieży chciałabym podkreślić, że kwestie te są dla nas niezwykle istotne. Dziękuję. Thank you very much. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, teraz przekazuję głos pani Miriam Kühne, szefowej organizacji RIPE. Miriam, czy nas słyszysz? Dzień dobry. Dzień dobry, Miriam. Tak, czy Państwo mnie słyszą? Owszem, słyszymy. Bardzo prosimy o wypowiedź. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, drodzy przyjaciele zgromadzeni tu w Katowicach. Nazywam się Miriam Kühne, jestem szefową społeczności RIPE i dzisiaj będę wypowiadać się w imieniu społeczności technicznej internetu. RIPE to organizacja, która zajmuje się koordynacją techniczną, która stanowi sieć operatorów w Europie i nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie mnie do udziału w tej ceremonii otwarcia 16 szczytu IGF 2021. Szczególnie chciałabym podziękować organizatorom w Polsce za ich wysiłek zmierzający do umożliwienia tej debaty. Chcę również podkreślić to, jak ważne są nasze zbiorowe wysiłki zmierzające do innowacji, do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której możemy organizować takie hybrydowe wydarzenia. Nasza odpowiedź na kryzys związany z pandemią COVID-19 uwypukliła, jak ważny jest internet dla naszego codziennego życia. To internet pozwolił nam podczas pandemii prowadzić nasze codzienne życie w sposób niemalże niezakłócony. Było to możliwe dzięki współpracy, dzięki koordynacji społeczności technicznej, zwłaszcza tych osób, które odpowiedzialne są za zarządzanie internetem, jak również za zapewnienie funkcjonowania infrastruktury internetu. Byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób operatorzy pomagali sobie nawzajem, w jaki sposób radzili sobie z czasem kwarantanny, powtarzających się lockdownów, mimo tego, że nie mogli chodzić do pracy. Centra danych i operatorzy sieci pracowali nieustannie, sprawiając, że wszyscy mogliśmy skorzystać z wyników ich pracy. Dzielenie się wiedzą i informacją, uczenie się od siebie nawzajem to integralny element funkcjonowania tej społeczności. To właśnie dlatego internet w ogóle ma rację bytu. Społeczność RIPE podczas swojej 30-letniej działalności charakteryzuje się otwarciem na debatę. Jesteśmy społecznością bardzo różnorodną. Można powiedzieć, że jest to organizacja wielostronna. I oczywiście wszyscy rozumiemy, że sukces internetu również wiąże się z określonymi zobowiązaniami. Jeżeli mamy zagwarantować sprawne działanie infrastruktury internetu, musimy upewnić się, że również zagwarantowany jest dostęp jak największej liczby osób do internetu, ale również to, że wdrażane są odpowiednie regulacje i prawa. Polityka publiczna ma tutaj bardzo ważną rolę do odegrania. Decydenci i przedstawiciele ustawodawców
muszą w tej chwili pochylić się nad wdrażaniem nowych rozwiązań. Pamiętajmy o tym, że wdrażane nowe polityki będą również stanowiły bardzo potężne narzędzie, które musi być omawiane w ramach międzynarodowej społeczności. I to właśnie dlatego szczyt IGF jest dla nas tak istotny, ponieważ zrzesza ludzi, którzy są przedstawicielami różnych branż, którzy mają różną wiedzę i pozwala na otwarty dialog. Pamiętajmy o tym, że internet to również bardzo różnorodna społeczność. Musimy się od siebie nawzajem uczyć, musimy weryfikować to, co działa i to, co nie działa. Musimy zrozumieć, jakie są obawy poszczególnych grup uczestników. Pamiętajmy, że operatorzy sieci, którzy zrzeszeni są w społeczności RAIP, również w podobny sposób koordynują swoje wysiłki, gwarantując to, że możemy cieszyć się możliwością pracy w przestrzeni online, możemy ze sobą współpracować w środowisku transparentnym. Szczyt IGF sam w sobie również rozwija się, starając się sprostać potrzebom zmieniającego się świata. Pamiętajmy, że wartości i korzyści, które wiążą się z użytkowaniem internetu, zakorzenione są w sieci, która musi być otwarta, jednolita, stabilna. Chcemy upewnić się, że ta sieć taka właśnie będzie, otwarta i przyjazna. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim owocnych debat podczas nadchodzących dni. Była to Miriam Kühne, szefowa organizacji RAIP. Bardzo dziękujemy za te inspirujące słowa. Szanowni Państwo, a teraz z przyjemnością zapraszam na scenę pełnomocnika rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Schuberta. Witamy pana i przekazuję już panu głos. Ekscelencjo, panie premierze, państwo ministrowie, szanowni goście, jest mi niezmiernie miło gościć państwa osobiście w Katowicach, w mieście, które się bardzo zmienia, przechodzi transformację i staje się miastem nowoczesnym, nastawionym na innowacyjność. Mam przyjemność podsumować pierwszy dzień i powiedzieć kilka słów, co jeszcze przed nami. Pierwszy dzień, jak państwo widzieliście, bardzo pełny, szereg debat, szereg spotkań, bardzo ciekawe, zróżnicowane środowisko, które dyskutuje o najważniejszych tematach i wyzwaniach świata cyfrowego. Mamy rzeczywiście wielostronne środowisko, w którym rozmawiamy, czyli to, na czym zależało ONZ-owi, multi-stakeholder approach. Mamy rzeczywiście to teraz w Katowicach. Patrząc po rejestracjach, 8 tysięcy osób, jak pan Ludzimin wspomniał, 4,5 tysiąca osób zarejestrowanych on-site, czyli do obecności tutaj z nami fizycznej, z wielu kontynentów, kilkudziesięciu państw. To jest naprawdę to, na czym nam zależało. Udało się to doprowadzić. Pomimo wielu niedogodności, poprzedni rok całkowicie zdalny, czyli 15. edycja szczytu cyfrowego ONZ zupełnie zdalna, natomiast z ogromnym komponentem polskim. Polacy brali udział, aktywny udział w 50 panelach, w 50 wydarzeniach i to zostało zauważone. W tym roku mamy przed nami 300 wydarzeń, pierwszy dzień zakończony. W kilku słowach, co tego dnia się wydarzyło tak naprawdę, o czym rozmawialiśmy. Cztery duże obszary dyskusji. Pierwszy, infrastruktura, czyli dostęp do sieci, dostęp do nowoczesnej infrastruktury, sieci 5G, 6G, kolejne prędkości, ale też i dostęp w ogóle do internetu, o czym też tutaj mówiliśmy. Drugi obszar, bardzo szeroko komentowany w panelach, to usługi świata cyfrowego, zarówno usługi świadczone przez administrację, jak i usługi świadczone przez biznes. Ostatnie dwa lata pandemii pokazały, jak ten świat cyfrowy jest ważny. Bez tego nie byłoby interakcji z administracją, nie moglibyśmy załatwiać spraw biznesowych, nie moglibyśmy się uczyć. Także wiele obszarów, które udało się w tym czasie nam przygotować. Przeszliśmy pewnie wszyscy na bardzo przyspieszony kurs nauki wszystkich możliwych aplikacji do pracy zdalnej. Także naprawdę czas wykorzystany i wiele z tych elementów z nami zostanie.
Trzeci duży obszar, o którym rozmawialiśmy, to kompetencje szeroko rozumiane świata cyfrowego. Im bardziej jesteśmy w tym świecie cyfrowym, tym jesteśmy bardziej narażeni na wiele też niebezpiecznych sytuacji, o których wszyscy tutaj mówili nasi przedmówcy. Jest to obszar bardzo ważny do zaadresowania i to też się oczywiście dzieje. Czwarty duży obszar, szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo, zarówno z perspektywy firm, obywateli, administracji, także obszar bardzo, bardzo szeroki. Dwa duże jeszcze bloki, które pojawiły się w spotkaniach, to jest potrzeba współpracy międzynarodowej, szczególnie właśnie tej wielostronnej, czyli gdzie biznes, administracja, świat nauki, organizacje pozarządowe, organizacje technologiczne na równych prawach ze sobą dyskutują, wypracowują konkluzje, wypracowują standardy. Również współpraca w obszarze cyfrowym pomiędzy państwami w różnych formatach. Mieliśmy tutaj możliwość spotkać wielu ministrów z wielu państw świata, rozmawiać o możliwościach współpracy zarówno w formatach tutaj naszych europejskich, jak V4, Trójmorze, Unia Europejska, szersza perspektywa, także współpraca międzynarodowa, ogromnie ważny komponent. I to, co ciekawe, co też nowe, co pojawiło się podczas pierwszego dnia, też wiele rozmów o inwestycjach, czyli jak tak naprawdę ten rozwój cyfrowy wspierać, bo bez funduszy, bez inwestycji nie będzie to możliwe. Zarówno chodzi o małe firmy, o startupy, o wsparcie pomysłów, o rozwijanie tych firm, także to jest też to, co nowego pojawiło się na IGF-ie. Bardzo ważny komponent, który został też wspomniany, nowy, zaproponowany przez Polskę w tym roku, czyli szczyt młodych, czyli spotkanie kadry senioralnej z młodzieżą, z ludźmi, którzy dopiero wchodzą na ten rynek, którzy w najbliższym czasie przejmą po nas zarządzanie światem cyfrowym, programowanie tego świata. O dziwo spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Nie byliśmy do końca pewni, jak to zostanie przyjęte. Pełna sala audytorium tutaj w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym. Bardzo dużo ciekawych rozmów i po, i w trakcie tego wydarzenia. Także to jest to, co było pierwszego dnia. Wieczór podsumowaliśmy, mam nadzieję, przepięknym koncertem w Nosprze. Wiele wydań artystów, wiele bardzo ciekawych nowych interpretacji. Także naprawdę bardzo miło spędzony czas, a przed nami jeszcze 4 dni. Czyli mamy jeszcze spotkania high level, wiele sesji, kilkadziesiąt najróżniejszych jeszcze wydarzeń bardzo, bardzo ważnych przed nami. Ja jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować ONZ-owi za przyznanie nam prawa do organizacji 16. edycji szczytu cyfrowego ONZ Internet Governance Forum, forum zarządzania internetem, chociaż tak naprawdę od wielu lat zmienia się perspektywa na znacznie bardziej strategiczną. Czyli nie rozmawiamy już tylko o zarządzaniu internetem, ale o wszystkim, co na tym internecie tak naprawdę działa. Chodzi i o regulacje, i o zmiany, o nowe technologie, o przyszłe technologie, wspomniane technologie kwantowe, technologie HPC, High Performance Computing. To jest to też, to, o czym żeśmy rozmawiali w ciągu pierwszego dnia i z pewnością będziemy to kontynuowali podczas spotkań w kolejnych dniach, do czego bardzo serdecznie Państwa zapraszam, jednocześnie prosząc o komentowanie i aktywny udział we wszystkich wydarzeniach, wykorzystując hashtag IGF2021. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Thank you very much, Krzysztof Schubert. Bardzo serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Schubertowi. Bardzo dziękujemy za to krótkie podsumowanie pierwszego dnia forum IGF 2021. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca oficjalnej ceremonii otwarcia, ale mamy dla Państwa jeszcze coś specjalnego. Za moment fantastyczny artysta wystąpi przed Państwem podczas tej ceremonii otwarcia IGF 2021. Będzie to pianista, kompozytor, jak również dyrygent, ale także przedsiębiorca i mówca publiczny. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 14 lat, a kilka miesięcy później wygrał swój pierwszy konkurs pianistyczny. Mając lat 18, występował już w Paryżu.
punkt przełomowy nastąpił w roku 2010, kiedy wystąpił podczas najbardziej prestiżowego konkursu fortepianowego na świecie, a mianowicie konkursu chopinowskiego. Występował w Europie, w Azji, w obu Amerykach, występował na deskach najbardziej prestiżowych sal koncertowych, a niedawno wraz z małżonką ufundował również specjalną nagrodę. Dzisiaj jest z nami tutaj w Katowicach i zagra trzy utwory. Będzie to utwór Wojciecha Kilara, będzie to również Polonez Asdur Fryderyka Chopina, a ponadto opowie nam o tym, jak ważne jest nauczanie muzyki, jak ważna jest edukacja muzyczna dla nas wszystkich, którzy żyjemy w świecie technologii i sztucznej inteligencji. Proszę o aplauz. Przed Państwem Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. Thank you.
Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today. To ogromna przyjemność móc być tutaj w Polsce podczas szczytu cyfrowego ONZ. Cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem, z osobami, którym tak bardzo bliski jest temat przemian cyfrowych. Dzisiaj będę chciał powiedzieć kilka słów o tym, jak ważna jest wysokiej jakości muzyka oraz edukacja muzyczna w świecie cyfrowych technologii i sztucznej inteligencji. Jesteśmy otoczeni technologią. Żyjemy w świecie, w którym ze wszystkich stron docierają do nas różne bodźce. Smartfony to nasi towarzysze. Szczególnie w tych szalonych czasach, w których żyjemy, jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi poprzez komputery. Ja jestem muzykiem, jak już Państwo pewnie wiedzą, ale moja żona i ja zorganizowaliśmy także firmę typu startup. Zajmujemy się technologiami komputerowymi, internetowymi. Uwielbiam technologię i tak naprawdę dostrzegam to, w jaki sposób technologia ma wpływ na życie ludzi. Natomiast na pewno nasze przyzwyczajenia związane z korzystaniem z technologii w przyszłości się zmienią. Możemy założyć, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Dzięki systemom sztucznej inteligencji będziemy przez cały czas mieli kontakt z treściami audio-wideo. Praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Prędkość transmisji danych będzie niezwykle szybka. Trzeba pamiętać o tym, że w naszym umyśle mamy zarówno warstwę świadomą, jak i nieświadomą. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wartość świadomą, to o naszą świadomość, tutaj prędkość przesyłu danych jest równa prędkości od 40 do 100 bitów na sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o naszą podświadomość, to tutaj te informacje przetwarzane są jeszcze szybciej. A zatem nasz umysł może świadomie skupić się na kilku rzeczach naraz, natomiast nasza podświadomość przyswaja wszystko to, co dookoła nas, wszystko to, co do nas otacza, przetwarza myśli, wszystko to, kiedykolwiek usłyszymy, gdzieś tam zostaje nam w podświadomości. A zatem w tym ciągłym napływie treści, z którą mamy do czynienia, doświadczamy także muzyki i dźwięku. Jest to coś, od czego nie możemy uciec. Nawet jeżeli zasłonimy sobie uszy, cały czas jeszcze docierają do nas dźwięki. Ale zanim będziemy zastanawiać się głębiej nad związkiem pomiędzy muzyką i technologią, warto jest odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, dlaczego muzyka i dźwięki są tak ważne dla nas jako ludzi, dla naszych ciał, dla naszego organizmu. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim dlatego,
że dźwięki przetwarzamy najszybciej, a zatem bardzo łatwo jesteśmy w stanie przyswoić sobie dźwięki. Muzyka wpływa na nasze odczucia, może sprawić, że poczujemy się szczęśliwi, zmęczeni, pomaga nam się skoncentrować, a także ma bardzo bezpośrednie przełożenie na to, jak się czujemy na co dzień. Dlaczego? Ze względu na częstotliwości. Pamiętajmy, że muzyka to po prostu częstotliwość. Jeżeli zastanowimy się nad tym, z czego składa się nasz organizm, dojdziemy do wniosku, że składa się on z mnóstwa komórek, z których każda także ma swoją częstotliwość, bo przecież mówimy tutaj o falach. Jeżeli naukowo przeanalizujemy te zjawiska, z którymi mamy do czynienia, zobaczymy, że muzyka może mieć bezpośredni biologiczny wpływ na nasz organizm. To, czego doświadczamy, ma przełożenie na nasze myśli, na nasze samopoczucie. Więc to, co słyszymy, ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm, a nawet to, w jaki sposób DNA koduje białko, a w jaki sposób białka tworzą komórki, a komórki budują nas samych. Miliardy komórek obumiera w naszym organizmie każdego dnia i są one zastępowane przez nowe komórki. I te nowe komórki są bezpośrednio zmieniane przez rzeczywistość, z którą obcujemy. Kiedy ja dowiedziałam się o tym pierwszy raz, to było dla mnie coś niesamowitego. Naukowo udowodniono, że te dźwięki, które do nas docierają, zmieniają nas jako jednostki biologiczne. Jako muzyk jestem tego świadomy i mogę potwierdzić, że wpływ muzyki na nasze ciało i na nasz umysł jest niesamowity, jest niezwykle głęboki. Im lepsza jakościowo jest muzyka, tym większe zmiany jest w stanie wprowadzić w naszym organizmie, w naszej rzeczywistości. Czym jest wysokiej jakości muzyka? Jest to muzyka, która dostarcza naszemu organizmowi odcienie, ma przesłanie emocjonalne. Jest to także bardzo duża różnorodność informacji, które do nas docierają w postaci dźwięku. Bez względu na to, czy jesteśmy muzykami, czy nie, są to rzeczy, które są dla nas istotne i które mają na nas wpływ. A więc naukowo udowodniono, że muzyka ma wpływ na nasze życie, na nasz organizm, a szczególnie muzyka wysokiej jakości ma taki wpływ. A zatem, jeżeli to wiemy, to dlaczego mielibyśmy się narażać, dlaczego mielibyśmy zobcować się z muzyką niższej jakości? Muzyka niższej jakości to muzyka, która ma mniej odcieni, mniejszą mnogość informacji, która do nas docierają. Można to porównać do tak zwanego śmieciowego jedzenia. I chyba nikt nie chciałby odżywiać się tylko śmieciowym jedzeniem, chyba że jesteśmy siedmiolatkiem. A zatem bardzo ważne jest to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest jakość w muzyce. Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ nawet specjalistom trudno jest na nie odpowiedzieć, bo specjaliści nawet twierdzą, że tak naprawdę w muzyce jest mnóstwo szczegółów, bardzo często jest to kwestia gustu, każdy ma jakieś preferencje i najlepiej przyjąć to, zapewnić, że każdy ma swoje gusta i lepiej o nich nie dyskutować. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli dwie osoby słuchają na przykład tego samego utworu, za każdym razem usłyszą w nim coś innego. A więc jest to kwestia subiektywna, ale jest też warstwa bardziej obiektywna, ta warstwa, którą można naukowo zmierzyć, przeanalizować. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwie warstwy, zestawimy je ze sobą, to wtedy możemy na tej podstawie wyciągać wnioski na temat jakości danego utworu muzycznego, z którym obcujemy. Niestety w XX wieku mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem jakości muzyki i to doprowadziło do tego, że miliardy ludzi na całym świecie tak naprawdę na co dzień obcują z muzyką niskiej jakości. I tutaj nie mówię o konkretnych gatunkach, bo możemy mieć doskonałe utwory popowe, a zarazem możemy mieć złe utwory muzyki klasycznej. Ale tak jak mówię, mamy coraz szerzej do czynienia z muzyką niskiej jakości, która ma wpływ na naszą wrażliwość, na wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie. A zatem z tym musimy sobie dzisiaj poradzić. Tak uważam, musimy zapewnić miliardom ludzi na świecie dostęp do wysokiej jakości muzyki. I to jest niezwykle ważny cel, który wpisuje się zarazem w
cel zrównoważonego rozwoju numer 3, który dotyczy dobrostanu i dobrego stanu zdrowia, a także w cel zrównoważonego rozwoju numer 4, czyli edukacja wysokiej jakości. Wiemy zatem, że muzyka ma wpływ na nasz organizm, a wiemy także, że muzyka wysokiej jakości ma na nasz organizm lepszy wpływ. A jak ma się do tego technologia? Jak wszyscy wiemy, w tej chwili stoimy na takim rozdrożu technologicznym. Wszystko się zmienia, technologia ma coraz większy wpływ na nasze życie. Tak naprawdę z technologii korzystają miliony i miliardy ludzi na całym świecie. Bardzo często mówimy już o tym, że niedługo zatrze się różnica pomiędzy ludźmi a maszynami. Pomyślmy na przykład o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja będzie mogła w przyszłości być może komponować dla nas spersonalizowane utwory muzyczne. My nie będziemy musieli uczyć na ten temat, nie będziemy musieli nabywać takich umiejętności. Wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję, która doradza nam w kwestiach prawnych albo pomaga nam w procesie leczenia. Nie będziemy musieli nawet konsultować się z lekarzem, a więc to są takie korzyści, które przed nami. Niektórym się to może podobać, niektórzy będą być może zmuszeni do korzystania z tego rodzaju usług. Jeżeli chodzi o muzykę, musimy w związku z tym zadać sobie pytania o to, czym jest jakość, kto będzie decydował o jakości, czy o jakości będziemy decydować my, czy sztuczna inteligencja, nasze samopoczucie. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób sprawić, by miliardy ludzi na całym świecie odzyskało tę wrażliwość, która pozwoli im świadomie dostrzegać różnice w jakości. Myślę, że powinniśmy się nad tym pochylić i postarać się wypracować rozwiązania. W przeszłości działo się dokładnie odwrotnie, a więc ludzie tracili swoją wrażliwość. Sztuka miała coraz mniej odcieni, coraz mniej znaczących różnic. A to oznacza, że my, ludzie, coraz bardziej upodabniamy się do maszyn, jeżeli o to chodzi. Widzimy, że technologia się rozwija, sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna. A na pewnym poziomie maszyny po prostu już wcale nas nie potrzebują. Radzą sobie doskonale na własną rękę. A zatem, jeżeli widzimy, że ludzie stają się coraz bardziej podobni do maszyn, a zarazem technologia coraz szybciej się rozwija, dostrzegamy, że mamy do czynienia z poważnym problemem. Ale oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć, uważam, że technologia tworzy olbrzymie możliwości i myślę, że technologia może pomóc nam w dalszym rozwoju, także rozwoju osobistym. Nie możemy tutaj popełnić błędu, ponieważ ten czynnik ludzki i kwestia jakości, także w muzyce, to jest taka warstwa, która nie jest jeszcze wystarczająco szeroko wykorzystywana, jeżeli chodzi o te przemiany, z którymi mamy do czynienia. Nie chciałbym, aby moje dziecko dorastało w świecie, w którym śmieciowe jedzenie postrzegane jest jako najbardziej wyrafinowany sposób odżywiania się. Myślę, że powinniśmy dbać o to, aby kształtować swoją wrażliwość, abyśmy stawali się w tym wymiarze coraz bardziej ludzki, abyśmy tworzyli sztukę i muzykę, która będzie przepełniona naturalnością. I właśnie taką wrażliwością. W muzyce, tak jak w innych tematach, bardzo ważne są kwestie wartości, jakości, ale także etyki. Są na szczęście startupy, takie jak między innymi nasz startup, który pochyla się nad tymi zagadnieniami. Widzimy, że technologia rozwija się bardzo szybko, a więc my jako ludzie mamy niewiele czasu, aby coraz lepiej działać i funkcjonować właśnie w ludzkim wymiarze. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem optymistą, szczególnie jako muzyk, ponieważ uważam, że muzyka wysokiej jakości może w tych przemianach odgrywać poczesną rolę.
Optymistycznie patrzę także na młodzież, na młodych ludzi, ponieważ uważam, że edukacja muzyczna pozwala im wykształcać w sobie wrażliwość, która sprawia, że młodzi ludzie, a także potem w przyszłości osoby dorosłe będą w bardziej wrażliwy sposób podchodzić do otaczającego ich świata. Myślę, że edukacja muzyczna jest niezwykle ważna, praktycznie tak samo ważna jak edukacja w zakresie finansów, inżynierii czy matematyki. Jest to tak naprawdę wartość dodana i myślę, że przedmioty z grupy STEM, inżynieria, matematyka, to są ważne kwestie, ale powinniśmy dodać jeszcze do tego kwestię sztuki, w tym muzyki, a więc powinniśmy mówić nie tylko o przedmiotach z grupy STEM, ale o przedmiotach z grupy STEAM, ponieważ w języku angielskim litera A odpowiada właśnie sztuce. Myślę, że powinniśmy dbać o własną wrażliwość, a także wykształcać u naszych dzieci naturalną ciekawość. W przyszłości myślę, że będziemy mogli spojrzeć w przeszłość i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy właśnie w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, udało się człowiekowi znaleźć dla siebie godne miejsce w świecie pełnym technologii, czy też gdzieś człowiek po drodze się zatracił. Musimy to podkreślać. Raz jeszcze, jakość, wartość i etyka to są kwestie, które musimy wziąć pod uwagę w tych domenach, które postrzegane są powszechnie jako kwestie i obszary subiektywne. Myślę, że możemy wykorzystać jakość muzyki, aby wykształcać w sobie empatię, aby stawać się szczęśliwszymi i zdrowszymi ludźmi. A przecież to tak naprawdę o to właśnie nam chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Polsko, dziękuję Katowice. To była ogromna przyjemność móc zabrać przed Państwem głos. Bardzo serdecznie dziękujemy zarówno za występ, jak i późniejsze wystąpienie. Ingolf Wunder był z nami. Szanowni Państwo, w tej chwili zakończyła się ceremonia otwarcia 16. edycji Forum IGF 2021 w Katowicach. Rozpoczęliśmy od bardzo udanej i owocnej debaty. Proszę, pamiętajmy, że jest to debata otwarta na temat przyszłości internetu, a więc każdy może w sposób nieskrępowany podzielić się swoimi opiniami. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, za udział w tej ceremonii otwarcia tu na miejscu w Katowicach, jak również online. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę owocnego dnia.